Cześć kochani! Dzisiaj mam dla Was ostatni odcinek z serii Da Vinci i chciałam wykonać dla Was takie pomysły, które sami mi podsuwaliście. A najczęściej pojawiał się pomysł, żebym udekorowała case na telefon albo zeszyt, tak więc to dzisiaj zrobię. A dobrze się złożyło, bo obie te powierzchnie są płaskie i będziecie mogli moje pomysły wykorzystać na przykład przy dekorowaniu kartek z życzeniami, albo opakowania na prezenty, albo nie wiem, bramki na zdjęcia. Jest dużo możliwości, więc mam nadzieję, że to się przyda. Tutaj używałam zestawu z przybornikiem. Jak dla mnie ten przybornik jest super, bo pomaga zachować porządek. A oprócz tego ma w środku szablony. Ja jeszcze używałam szpatułek z zestawu platynowego. Pokazywałam go w odcinku z dekoracjami do włosów. Te szpadłki są tak mega przydatne, uwielbiam je. No dobra, to zaczynamy. Im więcej wzorów, tym lepiej, ale warto jest przetestować dobór kolorów i ogólny taki wygląd, zanim zaczniecie nakładać, no wiecie, żeby to wszystko było pod kontrolą, no nie? Rada numer jeden. Jeśli jesteś praworęczny, to nakładaj masę od lewej do prawej, bo jeżeli zrobisz to drugiej strony, to stylizator będzie ci zasłaniał to, co robisz i możesz w ten sposób przez przypadek zgarniać końcówką to, co nakładasz i wszystko będzie zniszczone! Nie, no nie będzie zniszczone, ale po prostu lepiej wychodzi, jak widzi się, co się robi, tak? Środek wypełniam wyciskając cały czas masę, nieprzerwanie i dociskając jakby końcówkę stylizatora do powierzchni. W ten sposób robi się taki fajny wzorek. Trochę mi się to kojarzy z makaronem. Może to przez ten kolor. Ale ja lubię makaron. Rada numer dwa. Dobrze jest robić krawędzie pracy na końcu, ponieważ tak to mogą się poprzesuwać te krawędzie, no nie, powyginać się i tak dalej. Natomiast jak robicie je na końcu, to one nadają kształt całości i jakby dociskają resztę masy do środka, czyli sprawiają, że zasklepiają się przerwy między jednym kolorem a drugim. Czy ja to w ogóle powiedziałam zrozumiale, czy nie? Bardzo, case gotowy. Na, 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 na. Bardzo mi się podoba. Olsikowa, proszę bardzo. Case olsikowy. Nawet klapeczka z magnesem pasuje. Wszystko, wszystko. Teraz zeszyt. Tutaj z racji, że to są proste linie, to mogłam zaczynać od brzegu, bo te linie i tak się ledwo dotykają i łatwo jest poprawić je szpatułką. Nie chciałam Was już zarządzać motywem z jeleniem, bo myślicie jeszcze, że jestem monotematyczna. Dlatego postanowiłam stworzyć coś innego i to również, żebyście wiedzieli, że lubię dużo różnych rzeczy poza jeleniami. Na przykład makaron. Likaony, to jest takie zwierzę. Świeczki lubię i kulki do kąpieli. Dobra jestem w tym, nie? Wiadomo. Najważniejsze, jak człowiek ma sprecyzowane upodobania, nie? Tak więc macie motylka. Jego tłów zrobiłam z koralików, no i oczywiście w całej reszcie pomogła mi niebiańska szpatułka. Chwała ci, szpatułko. I mamy wzór prosty, ale urokliwy. Mi się podoba, a jak Wam się podoba? Z chęcią usłyszę Wasze opinie, a najbardziej jestem ciekawa, który spośród tych wszystkich odcinków Da Vinci podobał Wam się najbardziej? Który najbardziej przypadł Wam do gustu? Wykonanie zarówno odcinka, jak i tych rzeczy, które stworzyłam w odcinku, napiszcie mi. I z komentarzy pod tym filmem wybiorę jedną osobę, której podaruję stylizator, parę szpatułek i kilka tub z kolorami. Macie czas do momentu premiery następnego filmu? Filmy zawsze wstawiam w czwartki o 18, aczkolwiek tym razem, w przyszłym tygodniu, będzie wyjątek, ponieważ wstawię film w środę. A w środę dlatego, że jest Dzień Dziecka i mam dla Was coś specjalnego, naszykowanego. Oczywiście będzie to rysowanie, ale co i jak to zobaczycie i nie przegapcie. Dziękuję za uwagę, kocham Was bardzo, buziaczki i pa, 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 pa! Pa, 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 pa.
rumieńce, nie chcę mieć rumieńców, dlatego nie lubię wychodzić na słońce, nie lubię się opalać. Człowiek jest jak burak. Ty, ale wyglądam jak Batman trochę. Hi, Batman. Ej, jak to było? Czemu oni nie to potrafią, ja nie.